Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że możemy tutaj w takiej postawie siedzącej. No cóż, znaczy nie to, że się chciałem odsunąć od moich tutaj rozmówców, nie to, że się nie lubimy, po prostu wydaje mi się, że tak będzie łatwiej, żeby patrzeć sobie w oczy, kiedy będziemy rozmawiać o ważnych sprawach. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na panelu, podczas którego będziemy rozmawiać o tym, jak GPW, czyli giełda, rynek kapitałowy może wspierać rozwój spółek rodzinnych. Ja wiem, że to jest może, być może to nie jest taki najlepszy czas na to, bo w tej chwili przed przedsiębiorcami, nie tylko spółkami rodzinnymi, ale generalnie przedsiębiorcami w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie, mówiąc szerzej, są różne wyzwania związane z tym, co się dzieje, stopy procentowe rosną, bo inflacja rośnie, ceny surowców energetycznych, energii też rosną, więc jakby wyzwania są jakby bardzo duże, łańcuchy dostaw również są różne problemy, więc jakby jest dużo problemów. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi z kolei o giełdę, rynek kapitałowy, no to mamy BES-y, to też trzeba, o tym trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Natomiast no, pamiętajmy o tym, ja już mam 30 lat doświadczenia, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, jakby zaczynałem od samego początku. W związku z tym mam takie przekonanie, to jest oczywiste dla mnie, że no, cykliczność jest zbudowana w DNA rynków kapitałowych, tak samo jak można powiedzieć cykliczność jest zbudowana w gospodarki poszczególnych krajów. To jest oczywiste, że są okresy lepsze, gorsze, więc miejmy nadzieję, że ten zły okres dla nas, dla gospodarki polskiej czy gospodarki światowej szybko minie, aczkolwiek no, szybko to znaczy, że w tych warunkach i biorąc pod uwagę skalę problemów, wyzwań, to raczej to będzie rok, dwa, a nie kilka miesięcy. Musimy mieć tego świadomość. Więc trzeba się przygotować jednak na taki dłuższy kryzys. I też nie wydaje mi się, że no, trzeba mieć świadomość, że no, będzie jeszcze gorzej. Natomiast no, chciałbym dzisiaj porozmawiać bardziej o przyjemnych rzeczach, o takich optymistycznych, o tym, że są przykłady spółek, które naprawdę odniosły spektakularny sukces, będąc spółkami giełdowymi. Będziemy opowiadać rozmawiać o kilku takich spółkach, które no, kiedyś, kiedy wchodziły na rynek kapitałowy, miały kapitalizację na poziomie kilkudziesięciu milionów, dzisiaj mają kapitalizację na poziomie kilku miliardów, czy nawet kilkunastu miliardów, więc wydaje mi się, że te liczby są przekonujące. Razem z nami również jest osoba ze spółki, która dopiero jest na początku tej drogi, trzymamy kciuki, żeby się udało, ale to może tak, powiem już konkretnie, więc do dzisiejszego panelu zaprosiłem właśnie pana Mateusza Nowaka, dyrektora rozwoju biznesu w firmie Noctiluca. Dzień dobry. Dzień dobry. No jest to wyjątkowa spółka giełdowa z sektora Deep Tech i zaprosiłem również pana Macieja Michalskiego, współwłaściciela firmy inwestycyjnej i jednocześnie spółki rodzinnej MM Prime TFI. Dzień dobry. Zanim jednak przejdę do pytań do naszych panelistów, no chciałbym jeszcze kilka zdań powiedzieć od siebie. Tytułem wstępu. Nazywam się Maciej Bąbol, tego nie zdążyłem powiedzieć. Jestem dyrektorem działu rynku pierwotnego na giełdzie papierów wartościowych od ponad 3 lat. Karierę kapitałową, tak jak powiedziałem, zaczynałem w 1991 roku jako inwestor giełdowy, bo to były początki. No ale szybko zdałem egzamin maklerski, stwierdziłem, że to jest lepszy pomysł niż bycie inżynierem po elektronice medycznej. Później byłem jednym z pierwszych licencjonowanych doradców inwestycyjnych, założyłem drugi w Polsce asset management. Potem przez kilkanaście lat byłem zarządzającym aktywami, a potem przez większość czasu szefem zarządzania w kilku krajowych TFI. Natomiast to jest jakby historia. Znaczy też mówię to po to, żeby jakby no, Państwo jakby uwierzyli, że mam doświadczenie mówiąc, że cykliczność rynków jest taka, że prędzej czy później będzie lepiej, żeby się nie przejmować tym, że na rynku w tej chwili jest gorzej, bo to jest jakby przejściowe. Więc jakby teraz jeżeli chodzi o to, co się dzieje generalnie na świecie, to jakby to już jakby wspomniałem. W szczegółach to jakby to nie jest temat naszego panelu, to był wcześniej panel, pierwszy panel, który dotyczył właśnie makroekonomii, wyzwań, jakie stają przed dzisiejszymi przedsiębiorcami, więc nie będziemy się tutaj na pewno powtarzać. Natomiast to, co jest ważne, znaczy ja jestem przedstawicielem giełdy papierów wartościowych i giełda papierów wartościowych no tutaj nie jest przypadkiem na zjeździe firm rodzinnych, prawda? Znaczy to jest ogólnopolski zjazd firm rodzinnych organizowany przez IFR i tutaj jakby nasza obecność nie jest przypadkowa. My po prostu jakby naprawdę doceniamy biznesy rodzinne za ich kluczową rolę w gospodarce. No, są różne szacunki, natomiast jakby no, według tych szacunków, do których ja miałem dostęp, to 2/3 PKB jest tworzone przez firmy rodzinne w Polsce, więc to jest olbrzymia część gospodarki właśnie tworzona przez firmy rodzinne.
Ale też jest inna sprawa. Jest tak, że spółki rodzinne też mają bardzo duży wkład w rozwój giełdy, rynku kapitałowego w Polsce. O tym się niewiele mówi. Wydaje się, że są takie potoczne nieraz określenia, że a właściwie to jak ktoś jest spółką rodzinną, to po co na giełdę? No właśnie wydaje mi się, że nie do końca. No, mam nadzieję, że Państwa dzisiaj do tego przekonamy. Rok temu w lipcu, w 2001 roku Giełda Papierów Wartościowych utworzyła taki segment spółek rodzinnych, który reprezentuje, jakby, no, który zrzesza, czy tam skupia spółki rodzinne notowane na, tylko na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Takich spółek są 172 spółki, które należą do tego segmentu w tej chwili. I to jest 41% wszystkich spółek, które są notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Więc jeżeli segment spółek rodzinnych stanowi 41% spółek, no to znaczy, że to nie jest jakiś marginalny udział, tylko rzeczywiście jest bardzo duży i można powiedzieć, no pewnie porównywalny z tym, co się dzieje w gospodarce. Oczywiście tutaj też trzeba patrzeć na skalę tych biznesów. Kwalifikacja do segmentu bazuje na wytycznych Komisji Europejskiej. To jest jakby ciekawostka, ponieważ spółka giełdowa jest firmą rodzinną wtedy, kiedy właściciel, założyciel razem z rodziną posiada co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Czyli to pokazuje, że tak jak w klasycznym przypadku, w przypadku spółki prywatnej, no trzeba mieć te powyżej 50%, żeby można było mówić o tym, że spółka jest rodzinna i rzeczywiście rodzina sprawuje kontrolę, to w przypadku spółki giełdowej rodzinnej, to ta rodzinność jakby no jest uzasadniona w momencie, kiedy wystarczy, że jest 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, ponieważ jakby no inwestorzy giełdowi zwykle, akcjonariusz jest rozproszony, w związku z tym zresztą to są inwestorzy pasywni, więc oni jakby nie wpływają na to, w jaki sposób spółka jest zarządzana, czyli ten rodzinny charakter spółki można utrzymać nawet, kiedy to jest 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Spółkami rodzinnymi na giełdzie, tutaj jakby no między innymi te największa to jest DINO Polska, to jest kapitalizacja, wartość rynkowa 30 miliardów. Spółek oczywiście, powiedziałem, są 172 spółki w tej chwili, wśród takich bardziej znanych, które Państwo też znają, chociażby LPP, które też jest tutaj członkiem IFR-u. LPP to w tej chwili to jest wartość 15 miliardów, jeżeli chodzi o kapitalizację. Jest wiele, wiele spółek takich naprawdę ciekawych, jak Atal, Komarch, Cyfrowy Polsat, Grupa Pracy, Intercars, Neuka, tutaj z Torunia, Playway, Raivo Therapeutics, Selvita, Śnieżka, STS Holding i wiele, wiele, wiele innych. Dziś to jest tak, że kiedy spółki wchodziły na giełdę, miały wyceny wielokrotnie niższe. Dziś te wyceny po latach są większe, są wyższe o kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 razy większe niż wtedy. No to pokazuje skalę wzrostu tych firm, prawda? Na przykład WLPP no wchodziło na giełdę w 2001 roku z wyceną, znaczy przy cenie 48 zł i wycenie spółki już po emisji 17 milionów na poziomie 70 milionów złotych była wycena spółki. Dzisiaj ta spółka jest warta, tak jak powiedziałem, 15 miliardów, czyli to jest mniej więcej 200 razy tyle. W ciągu 20 lat oczywiście to nie stało się w krótkim czasie. No cóż, przejdźmy teraz do naszych gości, naszych panelistów. Pierwsze pytanie mam do pana Mateusza Nowaka z firmy Noctiluca. Panie Mateuszu, Noctiluca to relatywnie młoda spółka z branży Deep Tech, która no, rzuciła wyzwanie topowym producentom emiterów OLED na świecie. I na czym polega właśnie państwa model biznesowy? Na czym polega unikalność tego modelu? I jeszcze proszę powiedzieć kilka zdań o sobie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałbym zacząć może od takiej prywatnego elementu czapki z głów. Pochodzę z rodziny przedsiębiorców i większość tych biznesów w rodzinie albo nie przetrwała transformacji, albo tych czasów zaraz po, albo sukcesji, więc chylę czapkę z głów, bo pojawienie się w takim gremium, mam wrażenie, może tylko pomóc tym biznesom, czy właśnie chociażby w tej sukcesji, czy w transformacji do nowych, bardziej cyfrowych czasów. I ja właśnie z racji tego, że spółki rodzinne, które były wokół mnie, nie rokowały w żaden sposób na możliwość sukcesji, poszedłem taką ścieżką ekspercką, zacząłem od konsultingu, przeszedłem przez taką działalność funduszową, aż w którymś momencie zostałem takim interim managerem, którego fundusz delegował do współpracy z bardzo obiecującą spółką
rodzinną, wedle definicji unijnej, jak się dowiedziałem. I dzisiaj pełnię taką bardzo operacyjną rolę. Pomagam naukowcom z Torunia, którzy założyli tą spółkę, komercjalizować absolutnie przełomową technologię na całym świecie. Ta technologia, w dużym skrócie, tak obdzierając ją z wszelkich naukowych terminów, polega na tym, że jeżeli mamy ten związek chemiczny, który wynaleźliśmy i który komercjalizujemy i razimy go prądem, to on świeci. I to jest podstawowy budulec każdego wyświetlacza OLED na świecie. W takim telewizorze, to jest akurat LCD, ale powiedzmy jakby był OLEDowy, to jest poniżej 1 grama takiego związku. I on, ten związek chemiczny, odpowiada za większość parametrów świecenia. Za to, jak jasno on świeci, jakie są kontrasty itd., itd. To jest związek, który jest, tak naprawdę determinuje możliwości tego, co pokazują nam wyświetlacze. I partnerami, z którymi, u których Noctiluca komercjalizuje te rozwiązania, to oczywiście takie spółki jak LG, z którym mamy umowę o testowaniu właśnie naszych rozwiązań, czy wiele innych, o których niestety nas nie mogę wspomnieć, ale no, głównie to jest Azja, no, nie ukrywajmy. To są głównie azjatyckie podmioty. Zresztą rozwiązanie, których na pewno mają Państwo w swoich kieszeniach czy w swoich domach na ścianach. Bo dzisiaj OLEDy to zaledwie wycinek rynku wyświetlaczy. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na moce produkcyjne świata wyświetlaczy, to jest dopiero 10% tego, ile się wyświetlaczy produkuje. Większość wyświetlaczy dzisiaj to są LCD, a już teraz wiadomo, że nikt nie inwestuje w LCD. Już wszystkie nowe fabryki to są fabryki OLEDowe, wszystkie smartfony praktycznie używają wyświetlaczy OLEDowych, a najlepsze czy takie topowe modele telewizorów czy wyświetlaczy w ogóle, to już są też OLEDowe wyświetlacze. I dlaczego te OLEDy potrzebują związków takich jak Noctiluca? A mianowicie, no doskonale Państwo wiedzą, jako konsumenci, użytkownicy, te ekrany są energożerne, mają akurat te związki, które do tej pory są stosowane, w przeciwieństwie do tych, które my proponujemy, zawierają metale ziem rzadkich czy metale szlachetne, które są po prostu drogie i te urządzenia w związku z tym też są drogie. A co więcej, po paru latach posiadania takiego telewizora na pewno widzieli Państwo wypalone logo stacji telewizyjnej w rogu telewizora. No i to wynika właśnie z wypalenia tych mało efektywnych związków starszej generacji. Te związki, które my proponujemy do rynku, pozwalają przezwyciężyć tą bardzo irytującą cechę. Co więcej, cechę, która sprawia, że OLEDy dzisiaj nie są w stanie spenetrować na przykład rynku laptopów czy monitorów, bo wyobraźmy sobie, że ktoś przez cały dzień używa Worda albo Excela i nie po 5 latach, tylko po pół roku zaczyna widzieć kratki na swoim ekranie albo wypaloną białą kartkę papieru po środku ekranu. Bo tak to dzisiaj z obecną generacją OLEDów tak to by wyglądało. Zatem Noctiluca przełamuje pewną, czy obiecuje przełamać pewną barierę technologiczną. Jesteśmy jedną z trzech firm na świecie, które zajmują się tymi związkami wysokiej czystości, dedykowanej właśnie do świecenia w OLEDach. I jest to tak naprawdę od miesiąca jedną z dwóch firm, bo trzeciego konkurenta wykupił Samsung za, jak Bloomberg podaje, kilkaset milionów dolarów. A dzisiaj jesteśmy notowani na New Connectie od pół roku, czyli pomimo wszelkich porad i trudnych czasów zaraz po rozpoczęciu wojny za granicą, podjęliśmy tą decyzję, no i kurs wzrósł między 2-3-krotnie, zależy którego dnia spojrzeć na te notowania. O, i tu może postawię jakby kropkę na temat tego, czym się Noctiluca zajmuje. Noctiluca to też, co prawda, jako spółka, jako byt prawny, dosyć młoda spółka, tam około 3 lat ma, ale zespół, który stoi za Noctiluca, czyli ci chemicy organicy, którzy są trzonem wartości, którą generuje spółka, pracują ze sobą już od ponad 15 lat. Z sukcesem prowadzili wcześniej działalność usługową dokładnie w tym samym obszarze, czyli chemii wysokiej czystości. I równolegle do tego wynalazku, czy tych wynalazków, które komercjalizujemy,
prowadzimy czy budujemy teraz działalność usługową, gdzie takie związki chemiczne wysokiej czystości. Tak żeby Państwo wiedzieli, to są związki, które za gram są droższe od złota. To są związki, które po 500 czy 1000 euro za gram są sprzedawane. W modelu usługowym jesteśmy w stanie dostarczać czy to do instytutów badawczych, czy do po prostu przemysłu. To może dwa słowa wprowadzenia, tak, skąd się wzięliśmy i dlaczego w Toruniu, bo właśnie z UMK pochodzimy. I może taki ciekawostka, skoro już o tym mówimy. Bardzo proszę. My dostarczamy technologię do naprawdę gigantów tego świata. A dlaczego taka mikrospółka, no powiedzmy sobie to uczciwie, no to jest mikrospółka w skali globalnej, jest w stanie robić z Polski dla świata. A to dlatego, że w Toruniu na UMK mamy wspaniały taki rodowód intelektualny dla fotoniki, dla całego tego świata optoelektroniki, bo tutaj powstawały podstawy tego świata od strony fizycznej. Profesor Jabłoński, który opracował swój diagram Jabłońskiego, to jest jak trójkąt Pitagorasa w arytmetyce, tylko dla świata optoelektroniki. Więc jak rozmawiamy z ludźmi z Korei, z Japonii, bo tam mamy partnerów, i oni mówią, no dobra, ale skąd wy jesteście? Jakby skąd wy tu się bierzemy? No my jesteśmy wychowankami tej myśli profesora Jabłońskiego. Oni, aha, dobrze, to i przechodzimy dalej. A przy okazji jesteśmy notowani na New Connect, więc też nie jesteśmy spółką wydmuszką, która wzięła się znikąd. Bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź. Teraz czas na pierwsze pytanie do pana Macieja Michalskiego, współwłaściciela firmy inwestycyjnej MM Prime TFI. Prośba o krótkie wyjaśnienie, czym zajmuje się pana firma, jakie macie podejście do spółek, w które zamierzacie inwestować i proszę również powiedzieć kilka zdań o sobie. Dzień dobry, witam serdecznie, Maciej Michalski. Chciałem podziękować panu Maciejowi za zaproszenie do tego panelu. Jest trzecim doradcą inwestycyjnym w Polsce, także jak ja zaczynałem się interesować giełdą w wieku powiedzmy 12-13 lat, to on już miał praktycznie licencję. Jeżeli chodzi o firmę, to mamy firmę rodzinną, jesteśmy członkiem IFR-u od 8 lat. Od zeszłego roku też jesteśmy członkiem FBN-u. Miałem okazję teraz być na zjeździe międzynarodowym w Budapeszcie z firmami rodzinnymi globalnymi. Bardzo fajny wyjazd. Bardzo intensywny, trzeba było odsypiać w ciągu dnia dużo, gdzieś w porze lunchowej. Natomiast jeżeli chodzi o krótką historię, to już część osób na sali może mnie zna, część nie. To wygląda na tak, że zawsze jak ją opowiadam, to albo się wzruszam, albo uśmiecham. Babcia miała cegielnię z dziadkiem, no i w 60-tych latach im zabrali. W 89 poszli do sądu. W międzyczasie moi rodzice próbowali otworzyć firmę, bo też pochodzę z rodziny takiej przedsiębiorców. Niestety nie przetrwała ona powiedzmy pewnych niedociągłości charakteru jednego z rodziców. Otwierając tą firmę w 2011 roku, w zasadzie zainwestowałem cały kapitał, który miałem. No i rok z kawałkiem później okazało się, że potrzebuję wsparcia. A w 2010 roku babcia odzyskała po 21 latach walki te ziemię, bo ja z Kalisza pochodzę, najstarszego miasta w Polsce, nie Kraków, nie Gniezno i na pewno nie Toruń. I tam te ziemie zostały, już nikt nie miał siły z rodziny się tym zajmować, więc to zostało sprzedane. No i w zasadzie jak wiedziałem, że zbliżam się do bardzo dużej ściany, no to zadzwoniłem do babci i mówię, babcia, musimy zrobić spotkanie rodzinne, bo dziś w sumie sobie zdaję sprawę, jaki to był ładunek. Ktoś mnie ostatnio tak zainspirował, ty Maciek, co ty żeś zrobił? A ja mówię, w sumie wtedy nie myślałem, po prostu to była jedyne źródło informacji, które mogłem osiągnąć i do kogo się zgłosić. Więc zrobiliśmy obiad rodzinny, bo te pieniądze oczywiście należały tam do kilku członków rodziny, sześciu, pięciu, sześciu.
No i za dwa dni miałem te pieniądze na koncie w darowiźnie zerowym podatkiem przekazane. No po dwóch latach się z nimi rozliczyłem, więc taka jest historia firmy rodzinnej, gdzie w życiu bym się nie spodziewał, że w sumie wtedy to było dla mnie oczywiste, ale z perspektywy doświadczenia, że cała rodzina po prostu stwierdziła, że okej, no to jest ten gościu, któremu damy wszystko, co przez 21 lat wywalczyliśmy. I teraz mamy z sukcesem zarządzane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zajmujemy się głównie strategią long short, gdzie myślę, że większość funduszy na świecie to jest long only. Co to znaczy? To znaczy, że fundusze inwestują pieniądze po prostu w spółki z jakimś tam określonym podziałem na portfel. No i te fundusze podlegają wahaniom cyklicznym, tak jak powiedzmy z grubsza można powiedzieć, są cykliczne ruchy gospodarki. Strategia long short polega na tym, że stosujemy zabezpieczenia pozycji i zarabiamy również na spadkach. Jeżeli miałbym porównać się do polskiego WIG-u, no to przez ostatnich 9 lat, jak zarządzamy tym funduszem, polska giełda jest minus 10, my jesteśmy plus 190. I to jeszcze przy bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym, patrząc przez kryteria Unii Europejskiej. Ponieważ ryzyka funduszy mierzymy od 1 do 7, większość funduszy akcyjnych ma ryzyko 6-7, nasz fundusz ma ryzyko 3, więc to pokazuje. A jeżeli chodzi o Bloomberg, to spośród 120 tysięcy funduszy na świecie jesteśmy w 1% najlepszych wyników. I to chyba w zasadzie taki, tu sukcesów i porażek było bardzo wiele, w sensie w całej tej firmie, ale jakby jak tutaj wszyscy przedsiębiorcy siedzicie, to każdy wie, że w rodzinie jest różnie, ale jak to mój znajomy mówi, jak z siostrą się nie pogada, to mama zadzwoni i trzeba pogadać, nie? Więc czy to wyczerpuje pytanie? Słucham? Czy to wyczerpuje to pytanie? Tak, jak najbardziej. Dziękuję. Znaczy, no jestem pod wrażeniem wyników. Natomiast jeszcze bym być może dał kilka zdań uzupełnienia, jeżeli chodzi o tą strategię long short. Znaczy, rzeczywiście long only oznacza, że po prostu się do portfela kupuje tylko akcje, czyli ma się pozycję w akcjach, natomiast long short oznacza, że po prostu nie tylko się kupuje do portfela akcje, ale też jakby pozycje krótkie na akcjach, prawda? Czyli dzięki temu można zarabiać również na spadkach, na tych pozycjach, które są otwarte jako krótkie. I jak takie firmy jeszcze, wklejając tą rozmowę w firmy rodzinne, no to oczywiście, że jeżeli spółka robi IPO, później będzie jeszcze jakieś pytanie o tym. Jak spółka robi IPO, no to oczywiście my, jeżeli jesteśmy zainteresowani, jedno powiem, STS nie jest powyżej. W STS niestety nie zdecydowaliśmy się, bo to nie jest dla nas spółka technologiczna, która była wyceniana na 33 PDI. Natomiast IPO powoduje, że spółka dostaje pieniądze na rozwój. Natomiast no my później wykorzystujemy, no my nie jesteśmy long only, więc my potrafimy być w spółce 2-3 tygodnie, jak się nam nie podoba, wychodzimy i wracamy do niej za 3 miesiące. Także to strategia jest bardzo aktywna, bardzo płynna, ponieważ ona wykorzystuje pewnego rodzaju momenty rynkowe z parami instrumentów pochodnych lub gry na krótko na akcjach, bez instrumentów pochodnych. Więc jest to bardzo wysublimowana strategia, z bardzo dużym sukcesem. Bardzo dziękuję. Przy okazji dziękuję za miłe słowa na temat mojej licencji doradcy. To dawne czasy, tak 94 rok, to już prawie 30 lat, Boże, ten czas leci. No cóż, czas na drugie pytanie do pana Mateusza Nowaka. Zacznijmy od podstawowej funkcji rynku kapitałowego, czyli finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, możliwość finansowania instrumentami rynku kapitałowego, akcje, obligacje. No pana spółka zadebiutowała, tak jak pan powiedział, na NewConnectie w kwietniu tego roku. Wcześniej było kilka rund pre-IPO i to było chyba w sumie 8,7 miliona pozyskanych w rundzie pre-IPO. No i w jaki sposób państwo wykorzystali te środki? Zatem pozwolę sobie, z racji tego, że historia spółki nie jest przesadnie długa, to zacząć jednak od samego początku.
Spółka powstała jako spin-off ze spółki matki, spółki technologicznej, która działała w modelu usługowym, a Noctiluca działa de facto w modelu produktowym, no bo mamy ten produkt, ten proszek chemiczny w postaci ten związek chemiczny w postaci proszku. Więc kiedy Noctiluca powstała, miała tam tylko pomysł i wizję tego, jak ten związek chemiczny rozwinąć do momentu, kiedy no na przykład takie LG czy Samsung się nim zainteresuje i wdroży je w swoich produktach. Przy starcie spółki pozyskaliśmy kapitał, venture capital na doprowadzenie przez pierwsze testy, przez pierwszy zakup sprzętu laboratoryjnego itd., itd., do momentu, kiedy udowodnimy jakby takie podstawy naukowe tego, że ten biznes może tak wyglądać, ten związek chemiczny będzie tak działał, jak mówimy, że działa. A rundy pre-IPO, tak się składa, że dołączyłem do spółki na miesiąc przed tym, jak decyzja została podjęta, że idziemy na New Connect. Ja dołączyłem, no właśnie, coś koło ponad 2 lata temu do spółki, gdzie w momencie, kiedy podjęliśmy tą decyzję, to oznaczało, że ta trajektoria nasza musiała się kompletnie zmienić. Od takiej ścieżki pracy w ukryciu, gdzie pozyskowalibyśmy kolejne rundy venture capital, do takiej bardzo transparentnej organizacji, de facto niemalże z dnia na dzień, bo w rundzie pre-IPO, pomimo tego, że pozyskaliśmy relatywnie duże pieniądze, jak na polski rynek, w momencie, kiedy spółka jeszcze dzisiaj nie zarabia, bo pracuje nad rozwojem technologii, to był duży kredyt zaufania, dlatego musieliśmy się szybko stać bardzo transparentni. I w tych poszczególnych rundach zebraliśmy ponad 100 indywidualnych inwestorów. Ponad 100 osób włożyło 8 milionów, prawie 9 milionów złotych do spółki z naszą obietnicą, że doprowadzimy tą spółkę do New Connect. I wejście na New Connect z kilku względów było dla nas kluczowe. Z jednej strony, jak Państwo pewnie wiecie, bo część z Was na pewno by uczestniczyła w rozmowach z funduszami, czy to Venture Capital, czy Private Equity, potrafią być bardzo agresywne w Polsce i umowy inwestycyjne, które przedstawiają, są okrutne, bywają okrutne. Wejście na New Connect pozwoliło nam, kolokwialnie mówiąc, pozbyć się tych umów inwestycyjnych, ponieważ przekształciliśmy się w spółkę publiczną i teraz statut regulował wszelkie zachowania. I w ten sposób odcięliśmy od siebie pewne ograniczenia, które niósł ze sobą ten typ kapitału. Po drugie, wśród bardzo zaufanej grupy inwestorów zebraliśmy jednak sporą kwotę, którym też obiecaliśmy płynność tego aktywa. Bo jak doskonale Państwo wiecie, nawet jeżeli w ramach akcji pracowniczych oddacie część swoich udziałów w swoich spółkach w ramach ESOP-u i ta spółka nie jest płynna, no to ten pracownik czy ten menedżer, którego tak wynagradzacie, czy członek zarządu, on jest i tak uzależniony od woli większościowego akcjonariusza. Wprowadzenie spółki na giełdę pozwoliło nam no jednak zbilansować pewne te cechy i pozwoliło nam też pozyskiwać ludzi, na których spółka nigdy nie byłaby w stanie sobie pozwolić. I teraz może 2 słowa o tym, na co wydaliśmy te 8 milionów złotych, no bo to jest kolosalna kwota jak na polskie realia, przynajmniej dla spółki na kartce papieru, która powstała 3 lata temu, tak? No bo oczywiście w skali gospodarki to żadne pieniądze. A więc tak, spółka w Toruniu dzisiaj ma swoje laboratorium w Korei. Spółka z Torunia, która 3 lata temu była pomysłem na kartce papieru, zatrudnia człowieka z 30-letnim doświadczeniem w Dolinie Krzemowej, który jest naszym biznes deweloperem, właśnie dzięki ESOP-owi, bo tylko w ten sposób moglibyśmy zapłacić za jego usługi, za jego pracę. On w poprzedniej swojej roli zarabiał ponad 200 tysięcy dolarów rocznie, więc to pokazuje skalę problemu. Co więcej, w trakcie tego czasu i tego kapitału, który dał nam rozmach i rozpęd, stworzyliśmy laboratorium, które może produkować do 100 kg związku chemicznej wysokiej czystości, a teraz każdy ten związek, jak wspomniałem, za gram potrafi kosztować kilkaset euro albo i lepiej.
Co więcej, spółka nawiązała relacje takie biznesowe z LG, o którym możemy powiedzieć, z największym użytkownikiem elektroniki, znaczy z największym producentem elektroniki użytkowej. Wszyscy Państwo pewnie macie telefony tej marki w kieszeni. Czy nie może Pan powiedzieć konkretnie? Tak, niestety nie mogę. Tak, no czy największym producentem, grupą producentką zegarków ze Szwajcarii. I projektujemy z nimi technologię dla smartwatchy przyszłości. I to się wszystko udało tylko i wyłącznie dzięki najpierw kapitałowi Venture Capital, który był, no, jastrzębi, który później byliśmy w stanie uwolnić spółkę z tych okowów umów inwestycyjnych, a następnie uwolnić też potencjał międzynarodowy spółki, no bo płynnym ESOP-em byliśmy w stanie ściągać do spółki naprawdę specjalistów w swojej dziedzinie. Dziękuję. Naprawdę dziękuję za ciekawą wypowiedź. Kolejne pytanie kieruję do pana Macieja Michalskiego. No może porozmawiamy o spółkach giełdowych najlepiej rodzinnych, które są jakby na rynku głównym, czyli takich większych, takich, które odniosły już spektakularny sukces, mają za sobą tam, nie wiem, 20-letnią historię na przykład. No, czy może pan wskazać konkretne przykłady takich spółek? Znaczy wiadomo, że takich spółek jest dużo, ale o których chciałby pan porozmawiać? No to myślę, że takie najbliższe nam sercu, które kojarzymy z tych organizacji rodzinnych, no to jest LPP i Enelmed. No to te dwie spółki wykorzystały, LPP wykorzystało w ogóle jakieś abstrakcyjnie z perspektywy wyceny pozyskanie kapitału. Także to jest taki przykład wow. Enelmed wykorzystał też swój kapitał na rozwój i super spółka. Także myślę, że te dwa przykłady są takie dla nas najbliższe. Chciał pan rozwinąć jeszcze jakieś inne spółki? Czy... To znaczy, może celowość tych pozyskań? Firma Atal, która też została wspomniana przez ciebie, no to jeżeli chodzi o celowość kapitału, no to dzięki na pewno Atal, dzięki bytności na giełdzie, to jest firma deweloperska, notabene z rodziny STS-u też, no na pewno zmniejszyła swoje, dzięki transparentności, którą dała giełda, bo giełda daje transparentność, na pewno obniżyła swoje koszty kapitału pozyskania, więc Atal jest takim przykładem. No Enelmed głównie pozyskiwał pieniądze oczywiście na rozwój. Jedna z firm, Shopper, która projektuje online'owe sklepy, no wykorzystała na pewno to A na rozwój i przejęcia, pozyskanie kapitału, dwa na rozpoznawalność marki, bo giełda daje taką pieczątkę rękojmi, nazwijmy to, i wykorzystała też na te opcje na akcje, czyli te ESOP-y, które tutaj są wspomniane, czyli opcje na akcje dla pracowników, cały rynek gamingowy, może cały to przesada, bo to nie chodźmy w skrajności, ale sporo... CD Projekt na przykład to jest taki... Tak, spółki gamingowe no też wykorzystują przede wszystkim na te opcje na akcje, na ESOP-y dla pracowników, no bo są w stanie dać coś pracownikowi, coś, czego na co dzień nie dostanie, a czuje się częścią, to jest i motywacja osobista, finansowa. Także takich przykładów można mnożyć, ale myślę, że to już. Okay, bardzo dziękuję. Znaczy ja jakby ze swojej strony chciałem kilka rzeczy dodać. Jeżeli chodzi o CD Projekt, to jest charakterystyczne to, że oni nie pozyskali żadnych pieniędzy przez giełdę, tylko wchodzili na giełdę, to było przejęcie odwrotne z Optimusem i nie robili nigdy oferty publicznej, nie pozyskiwali kapitału, natomiast jakby to co pan powiedział właśnie, to jest to, że dla CD Projektu było ważne to jakby no zwiększenie rozpoznawalności marki i też stworzenie takiego efektywnego, skutecznego sposobu motywowania kluczowych pracowników, związanie ich z firmą, bo akurat wiadomo, że w branży komputerowej, zresztą wielu innych,
no, najważniejsze jest tak zwana IP, czyli ta wartość intelektualna. Jeżeli się tych kluczowych pracowników nie zatrzyma przy sobie, no to po prostu mogą pójść do konkurencji, mogą założyć własną firmę, która będzie z czasem konkurencyjna. I tutaj CD Projekt właśnie zrobił bardzo, znaczy było kilka programów motywacyjnych tak naprawdę, które były realizowane poprzez giełdę i w sumie łącznie wartość tych programów motywacyjnych dla pracowników była, znaczy jakby nie znam dokładnej kwoty, ale to było rzędu 2 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić, że kluczowi pracownicy w CD Projekcie otrzymali łącznie akcje wartości 2 miliardów złotych. Pracownicy, nie właściciele. Właściciele zarobili znacznie więcej. Więc to pokazuje, że warto, tak? Jeżeli mamy fajny biznes, to naprawdę warto się podzielić z pracownikami, bo bez kluczowych pracowników po prostu tego sukcesu być może nie osiągniemy. Ja bym powiedział, że trochę tak jak u nas w firmie, tylko my nie jesteśmy giełdowi, w sensie nie jesteśmy notowani, ale właśnie no, firma usługowa, taka jak nasza, jest firmą usługową. No i utrzymanie kluczowych pracowników było zawsze kluczem. My jak otworzyliśmy firmę, zrobiliśmy 5-letnie plany opcyjne dla kluczowych pracowników. No i w zasadzie nasz zespół jest, tylko się rozbudowywuje. Tam musieliśmy się z 2 osobami pożegnać, ale to tam mniejsza o większość. Ale generalnie zespół mamy stabilny i to dawał ten, to uważam, że opcje na akcje coś takiego dają. Okej, dzięki. Druga uwaga, znaczy taka moje przemyślenia dotyczące LPP. No akurat znam bardzo dobrze historię LPP, ponieważ w czasie, kiedy LPP wchodziło na giełdę, to był rok 2001, wtedy była Bessa po pęknięciu bańki internetowej, więc jakby nie było zbyt dużo chętnych na kupowanie akcji spółki LPP. Szczerze mówiąc, nawet dzwonili do mnie z biura maklerskiego, które oferowało akcje, żeby jeszcze dokupić, bo powiedzieli, że myśmy złożyli duży zapis, żeby jeszcze zwiększyć ten zapis, ponieważ brakuje chętnych i nie będą w stanie domknąć emisji. Więc taką ciekawostkę i to, czyli nie było chętnych na akcje, które w ciągu 20 lat urosły 200 razy. No. Więc to pokazuje, że jednak no, można znaleźć perełki na giełdzie. I też jakby nie powinno się patrzeć właśnie na aktualną koniunkturę giełdową, tylko bardziej się powinno patrzeć na biznes, który spółka robi, jaki ma potencjał, bo jeżeli spółka ma duży potencjał, no to akurat Bessa jest dobrą okazją do kupienia tych akcji tania, bo jeżeli będzie hossa, no to te akcje będą wielokrotnie droższe. I tak było w przypadku LPP. To, co mnie ujęło, bo myśmy tam pojechali dosłownie w kilka osób do Gdańska na ulicę Łąkową na zaproszenie pana prezesa Marka Piechockiego i mieliśmy możliwość spędzenia z nim wielu godzin aż do późnego wieczora i rozmawiania o tym, w jaki sposób on ten biznes właśnie widzi, no to tutaj to, co mnie zaskoczyło, to przede wszystkim taka no, nieprawdopodobna wręcz drobiazgowość. Ja też jestem pedantem, perfekcjonistą, więc doskonale Marka rozumiem. Natomiast rzeczywiście no, to było nieprawdopodobne, w jaki sposób patrzył na te wszystkie tkaniny, porównywał sploty i takie różne szczegóły. W tej chwili już nie pamiętam, mieli nawet 20 lat, więc jakby to był dla mnie język tak mało zrozumiały, natomiast no, zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie. A druga sprawa, jakby mówił szczerze, że on ma świadomość, że te akcje sprzedaje dosyć tanio. Wtedy on pozyskał 17 milionów złotych w IPO. Dzisiaj dla niego to są śmieszne pieniądze, kiedy ma zyski na poziomie pół miliarda rocznie, znaczy spółka LPP. I więc 17 milionów to są to śmieszne pieniądze, natomiast wtedy dla niego to były duże pieniądze, bo spółka już po tej emisji 17 milionowej była warta na poziomie 70 milionów złotych po debiucie. Natomiast dla niego było ważne to, że on miał świadomość, tanie sprzedaje akcji, ja wiem, ale dla mnie jest ważne to, że jest rok 2001, 2004 Polska wchodzi do Unii Europejskiej i za chwilę nasz rynek będzie otwarty dla no, takich dużych globalnych graczy, takich jak nie wiem, H&M czy Inditex, czyli Zara i tak dalej, i tak dalej. I on się po prostu bał tego, że jeżeli już, tak powiem, rynek zostanie zdominowany przez globalnych, międzynarodowych graczy, to jemu bardzo trudno będzie zbudować własną markę. Dlatego tak się spieszył po prostu, żeby jak najszybciej zbudować sieć sklepów marki z marką Reserve, z brandem Reserve, to wszyscy pewnie wiemy. Pierwszy sklep powstał w 1998 roku, właśnie w 2001 było dosłownie kilka sklepów, chciał bardzo szybko zbudować sieć sklepów, odnieść sukces, zanim jeszcze rynek się otworzy na zagraniczną konkurencję i to mu się udało. Dzisiaj już tych marek ma oczywiście dużo więcej.
Po drodze jeszcze zrobił kilka różnych emisji akcji, między innymi na przejęcie spółki Artman. Kilka lat później też robił różne emisje obligacji, które pomagały mu się rozwijać szybciej, robić ekspansję międzynarodową, więc jakby no, wykorzystał ten czas naprawdę świetnie. I to jest taki, no, wydaje mi się, wzorcowy przykład spółki rodzinnej. A dzięki giełdzie taniej te obligacje wypuszcza po niższym kuponie. Tak, tak. Znaczy jak najbardziej, no, spółka giełdowa ma szansę na tańsze pozyskiwanie kapitału, jeżeli chodzi o obligacje. Po prostu płaci niższe odsetki, niższe procenty. No dobrze, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie do pana Mateusza. Rozmawialiśmy już o tym właśnie, o finansowaniu rozwoju spółki przez giełdę. Natomiast no jeszcze właśnie, jakie są inne powody, dla którego warto być spółką giełdową? Pan powiedział, już wspomniał o ESOP-ie. Czy są jeszcze jakieś inne powody? Tak, wspomniałem już o ESOP-ie i o tym, że reguluje się bardzo, można wykorzystać ten moment do regulowania bardzo wielu przeszłych umów czy transakcji na akcjach, udziałach, bo to jest idealny moment na takie sprzątanie. To jedno. ESOP był dla nas absolutnie kluczowy w kontekście pozyskiwania talentów globalnych, gdzie naprawdę nie byłoby najmniejszych szans, żeby takie osoby pozyskiwać. Co więcej, polska nauka jest bardzo też niewdzięczna jako pracodawca, a chcieliśmy się na tym tle też wyróżnić. Co więcej, zwłaszcza, że jeden z naszych podstawowych konkurentów był jeszcze do miesiąca temu w Niemczech, więc naprawdę niedaleko tym samochodem trzeba było przejechać, żeby zarabiać w euro, ale ten ESOP pozwolił nam w ogóle zdystansować się do tego problemu, a to był realny problem, bo oni zatrudniali w którymś momencie 70 naukowców i brakowało im 50 naukowców, bo my zaczynali od 20, a u nas było 5 w tamtym czasie, więc bardzo szybko mogliby ich wciągnąć do siebie. Kolosalną zmianą w momencie, czy podczas przygotowywania się do wejścia na giełdę, ale od momentu wejścia na giełdę też jest ta transparentność. Ta transparentność w naszym przypadku, co chyba nie jest standardem giełdowym, ale w naszym przypadku oznacza comiesięczne raporty. Oczywiście kwartalne i roczne też, ale comiesięczne raporty. Co dla spółki, która co do zasady jest taką spółką technologiczną, która pracuje w laboratorium i uzyskuje sukcesem lub nie poszczególne związki chemiczne do testów, jest to bardzo silny motywator i bat nad naszymi plecami. Doskonale Państwo wiedzą, jak w Państwa przedsiębiorstwach pracują naukowcy, potrafią to robić sprawniej i bardziej do celu lub mniej, a bardziej odkrywczo i z większą ciekawością. To zmusiło nas de facto do bardzo klarownego postawiania też priorytetów, połączonych oczywiście z ceną akcji, więc wzrostem wartości uposażenia tych utalentowanych naukowców. Więc to jakby bardzo ładnie spina. A co więcej, ta transparentność też sprawiła, że w momencie, kiedy startujemy po leasing tego czy innego bardzo zaawansowanego sprzętu, który kupujemy skądś tam i w sumie to nie wiadomo, czy to jest wałek na wacie, czy nie, to nikt już nas o takie pytania nam nie zadaje po prostu. Co więcej, ta transparentność też sprawiła, że właśnie przy rozmowie z tymi dużymi graczami oni trochę inaczej zaczęli nas traktować. No bo jesteśmy małą spółką, no, nie ukrywajmy, ze wschodu Europy, patrząc z perspektywy Stanów czy Japonii. I w momencie, kiedy wspominamy o tym Jabłońskim, no to no dobrze, to znaczy, że może ta ich technologia działa. A z drugiej strony, no dobra, to teraz spróbujmy taką umowę podpisać, że i tak będą dla nas za miskę ryżu pracowali, a nie, jednak się nie da, bo są spółką giełdową, zatrudniamy kancelarię patentową ze Stanów Zjednoczonych, która patenty Edisona składała swojego czasu. Znowu, normalnej spółce w Polsce koszt takiego prawnika $1000 za godzinę czy $700 za godzinę, jak tam te stawki mają, byłaby nie do przełknięcia, nie do zniesienia. Dzięki ESOP-om, dzięki inwestycjom kapitałowym byliśmy w stanie te rzeczy zabezpieczyć i zbudować po prostu taką wartość tej spółki. I to w dużej mierze dzięki rynkowi kapitałowemu.
Co więcej, mamy ambicje w średnim do długiego okresu czasu wejść na główny parkiet i już widzimy, że jest oczekiwanie od niektórych inwestorów z głównego rynku, że oni są w stanie, nawet z chęcią chcieliby zainwestować w Noctiluca, ale pod warunkiem, że przejdziemy na ten główny parkiet, bo on jest jeszcze bardziej płynny, jeszcze bardziej wymusza transparentność, jeszcze bardziej stabilizuje nasz biznes. I może tyle w tym temacie. Bardzo dziękuję za ciekawą wypowiedź. No cóż, musimy przejść do podsumowania. Panie Macieju, chciałby pan podsumować? Na pewno jako firma rodzinna, która by wchodziła na giełdę, najbardziej ja osobiście obawiałbym się, że muszę się rozebrać. Ale chyba tego nie należy się bać, bo każdy z nas jest równie piękny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, tak, bardzo podobną wypowiedź miał kiedyś pan prezes Janusz Filipiak z Komarchu. Też mówił właśnie na giełdzie z okazji 20-lecia debiutu giełdowego spółki Komarch. To był rok 2019, jeszcze przed pandemią. I wtedy właśnie, znaczy dokładnie nie powtórzę, ale generalnie powiedział coś takiego właśnie, że on nie rozumie, dlaczego wiele spółek nie chce wchodzić na giełdę, ponieważ on uważa, że naprawdę warto i że nie ma się czego bać. Po prostu te wszystkie problemy związane z raportowaniem i tak dalej, to dla poważnej spółki to naprawdę nie jest problem. A jeżeli chodzi o ujawnianie informacji, to żyjemy w takich czasach, że jeżeli ktoś chce skorzystać z wywiadowni gospodarczej, to i tak się dowie o nas tego, czego chce się dowiedzieć i to będzie nawet więcej niż to, co jest ujawniane w raportach, więc tak naprawdę no nie przesadzajmy. Okej, to ja ze swojej strony może podsumuję, bo życie czas leci. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu specyfikę rynku kapitałowego, tego, w czym może pomóc spółkom rodzinnym w rozwoju. Jest wiele, wiele przykładów, tutaj oczywiście nie było czasu, żeby tych przykładów podawać więcej, może tylko taką jedną na koniec, to jest pan Paweł Przewieźlikowski, prezes dzisiaj Raiwu Therapeutics, swego czasu zaczynał karierę w Komarchu u Janusza Filipiaka, natomiast no, pewnego dnia postanowił założyć własną firmę biotechnologiczną. To też jest ciekawa historia, bo wzięło się, jakby ten pomysł wziął się stąd, że jego mama miała problemy ze zdrowiem i właśnie stwierdził, że no, musi jakoś jej pomóc i wpadł na pomysł, że założy spółkę biotechnologiczną. I rzeczywiście no, ta spółka no, na dzisiaj już odniosła olbrzymi sukces, natomiast jeszcze wydaje mi się, że bardzo wiele przed nią. Oni wchodzili najpierw na giełdę w 2011 roku na rynek New Connect. Wtedy kapitalizacja spółki Selvita, bo ona się nazywała wtedy Selvita, wynosiła 50 milionów. W 2011 roku New Connect, kapitalizacja spółki 50 milionów, pozyskano kilkanaście milionów w IPO. W 2014 już było przejście na główny rynek giełdy papierów wartościowych. Kolejna emisja bodajże chyba już rzędu 30 milionów. Wtedy już market cap był bodajże 150, czyli ta kapitalizacja giełdowa już była 150. No dzisiaj, znaczy są dwie spółki, bo jakby był tak zwany split w 2019 roku. Spółka Selvita podzieliła się na dwie spółki akcyjne. Jedna zachowała nazwę, czyli to jest Selvita, druga się nazywa Raiwu Therapeutics. Akurat tak się składa, że pan Paweł Przewieźlikowski znaczy jest akcjonariuszem i tu, natomiast jeżeli chodzi o bycie prezesem, jest właśnie w spółce Raiwu Therapeutics, ponieważ uznał, że to go bardziej interesuje. Różnica między tymi dwoma spółkami jest taka, że Raiwu Therapeutics zajmuje się projektami R&D, takimi czystymi, badawczo-rozwojowymi, natomiast spółka Selvita jest spółką usługową. Jakby no, on mógł sobie na tym etapie, kiedy Selvita już rzeczywiście była dosyć dużą spółką, mógł sobie pozwolić na podzielenie tych spółek, znaczy tej spółki na dwie spółki. Łącznie teraz obie spółki mają kapitalizację 2 miliardy, prawda? Wchodzili na giełdę, załóżmy 15 lat temu, i wtedy, 10, znaczy na giełdę, przepraszam, 15 lat temu powstała Selvita, wchodzili na giełdę 11 lat temu. Dzisiaj są warci no, 40 razy tyle, co
te 11 lat temu, więc też to pokazuje, że no, sukces niebywały. No, mam nadzieję, że te przykłady Państwa zachęciły. Wiem, że czasy są trudne w tej chwili. Wasze myśli są pewnie gdzieś indziej. Zastanawiacie się nad tym, jak ten kryzys się rozwinie, jak sobie poradzicie z rosnącą inflacją, z coraz wyższymi stopami procentowymi, czyli coraz droższym finansowaniem dłużnym. Jak sobie poradzicie z rosnącymi cenami energii, gazu. No ale wydaje mi się, że prędzej czy później przyjdzie ten lepszy czas. Pamiętajmy o tym, że giełdy są cykliczne, rynki kapitału są cykliczne, gospodarki również. No jestem przekonany, że za rok, dwa polska gospodarka wróci na taką ścieżkę szybkiego wzrostu i wtedy rzeczywiście wydaje mi się, że wszyscy będą mieli zupełnie inne humory, będą w zupełnie innej sytuacji i być może wtedy Państwo pomyślą o tym, żeby być spółką giełdową. To dziękuję Państwu za uwagę. No i oczywiście bardzo dziękuję moim panelistom, panu Mateuszowi i panu Maciejowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.